Witajcie, z tej strony Mateusz Glanowski z portalu Crane in Clouds. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o modelowaniu najwyższych budynków na całym świecie oraz projektowaniu obiektów, które są rozpoznawalne na całym globie, to świetnie się składa, ponieważ dzisiaj startujemy z serią filmików na kanale, na których modelować będziemy najbardziej rozpoznawalne budynki na całym świecie. Modele będziemy wykonywać w Revicie, czyli programie, który jest chyba najbardziej rozpowszechnionym narzędziem do modelowania BIM. Dzięki temu będziemy mogli zbudować sobie bardzo fajne portfolio oraz nauczyć się sprawnego posługiwania się programem Autodesk Revit. Na pierwszy ogień idzie drugi co do wielkości budynek na całym świecie. Jest to 632-metrowy budynek Shanghai Tower w Chinach, który na pewno wiele nas nauczy, ponieważ geometria tego budynku jest niezwykle skomplikowana. Jak widzicie, geometria nie tylko zmienia się ku górze budynku, ale także jest skręcona wokół własnej osi. Dlatego nie marnujmy czasu, tylko przejdźmy do modelowania. Ale jeszcze przed tym zachęcam Cię do polubienia tego filmiku oraz do subskrypcji, ponieważ już niebawem kolejne filmiki nie tylko z tej serii, a dzięki subskrypcji nie przegapisz żadnego z nich. Zaczynajmy. No dobrze, ale zapytacie, od czego zacząć modelowanie tak skomplikowanego budynku? Ano, zróbmy sobie na początku pewne założenie. Nie dysponujemy rzeczywistą dokumentacją tego rysunku, aby każdy mógł zamodelować ten budynek trochę po swojemu. Skorzystamy z dokumentacji, która jest ogólnodostępna w internecie. Dlatego przejdźmy do wyszukiwarki grafiki Google'a. I na początku wyszukajmy sobie hasło Shanghai Tower z dopiskiem MIT. Pierwszy rysunek pozwoli nam zrozumieć, jak tak naprawdę skonstruowany jest ten budynek, ponieważ jego konstrukcja nie jest trywialna. Zobaczcie, mamy tutaj do czynienia z podwójną elewacją. Pierwsza wewnętrzna elewacja jest osadzona wokół wewnętrznych okrągłych pięter występujących pomiędzy tak zwanymi zonami, czy takimi bardzo sztywnymi poziomami, których powierzchnia jest zupełnie inna. Ta powierzchnia poziomów występujących co kilkadziesiąt zwykłych pięter przypomina trochę trójkąt, a na obwodzie tych pięter osadzona jest druga, zewnętrzna elewacja. Dzięki takiej podwójnej elewacji ten budynek jest bardzo efektywny pod kątem energetycznym, ponieważ pustka powietrzna wytworzona pomiędzy tymi dwoma elewacjami sprawia, że w lecie temperatura wewnątrz wewnętrznej elewacji, czyli tam, gdzie występują wszystkie biura, jest znacznie niższa niż byłoby to, gdybyśmy zastosowali jedną elewację. W zimie zaś taka pustka powietrzna ma rolę izolacji cieplnej, dzięki temu w biurach jest nieco cieplej. Kolejną ważną rzeczą, którą zamodelujemy, jest trzon wewnątrz budynku, w którym umiejscowione są wszystkie windy, szachty instalacyjne i tym podobne. Od samego dołu budynku do samej góry biegną również bardzo, ale to bardzo masywne słupy. W naszym modelowaniu pominiemy jedynie kratownice stalowe. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy stworzyli odcinek poświęcony na modelowaniu szczegółów konstrukcji tego budynku, napiszcie w komentarzu. Na pewno to zrobimy. Ok, ten rysunek otworzę sobie w nowej karcie, żeby nie zapomnieć o nim. Jeszcze wielokrotnie posłuży nam on przy analizie tego, w jaki sposób wykonywać model budynku Shanghai Tower. Poszukajmy teraz rzutów kondygnacyjnych, które pomogą nam zaprojektować bryłę tego budynku. Wyszukajmy więc sobie hasło Shanghai Tower Floor Plans. Jak widzimy, jest dostępne wiele różnych rysunków przedstawiające rzuty kondygnacyjne. My zaś potrzebujemy nie tyle jeden pojedynczy rzut kondygnacyjny, co wszystkie rzuty kondygnacji w tak zwanych zonach, o których mówiliśmy, ponieważ rzuty te znacząco się różnią. Ok, sprawdźmy może tutaj. O! Ok. Otworzymy sobie rysunek w nowej karcie. Jak widzimy, mamy wszystko, czego nam tylko potrzeba. Jest tutaj 9 różnych rzutów kondygnacyjnych. Te rzuty kondygnacji w kształcie trójkąta to są dokładnie te stropy w tak zwanych zonach. Czyli tutaj jest jedna zona, tutaj jest druga zona i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te zony będziemy musieli osobno zaprojektować. Ok, więc zostawmy sobie ten rysunek, na pewno nam się przyda. Będzie nam również potrzebny rysunek elewacji, z którego będziemy mogli w bardzo prosty sposób odczytać rzędne wysokościowe zon, głównych zon, które będziemy projektować. Do tego posłużymy się rysunkiem, który przyznam szczerze znalazłem kiedyś i bardzo ciężko odszukać mi w wyszukiwarce go ponownie, dlatego w opisie linku dam link do tego rysunku, aby każdy mógł sobie na niego wejść. Ja go otworzę w przeglądarce. Z rysunku możemy odczytać rzędy wysokościowe w metrach, co ważne, takich powiedzmy głównych poziomów tego budynku, nazwijmy je zonami, ponieważ tak rzeczywiście one nas się nazywają. Jak widzimy, na poziomie 0 tego budynku geometria jest zupełnie inna i tą geometrię zamodelujemy sobie na końcu. My zaczniemy modelować budynek od wysokości 37 metrów 95 cm nad wysokością poziomu 0. Tutaj występuje pierwsza zona, której rzut mamy tutaj. Następnie na wysokości 103 metrów i 65 cm mamy zonę drugą, której rzut również mamy tutaj. I tak kolejno strefy występują na około 173 metrach, 244 metrach, 318 metrach, 393 metrach, 470 metrach, 546 metrach i 632 metrach. Tutaj na tej wysokości występuje szczyt całego budynku. Jak już wspomniałem, rzuty tych poszczególnych kondygnacji mamy tutaj po kolei rozrysowane. Stwórzmy sobie nowy projekt w Revicie. Od razu powiem, że ja korzystam z wersji językowej angielskiej Revita i zawsze zalecam, aby korzystać właśnie z tej wersji, ponieważ nie ukrywajmy, biura projektowe zaczynają pracować już bardzo globalnie i nauka tego oprogramowania w języku angielskim znacznie bardziej przyda nam się w międzynarodowych kontraktach. Ok, klikamy New, jest to bardzo prosty projekt i nie będziemy tutaj zajmować się wyszczególnianiem branż, więc cały projekt zaprojektuję na podkładce konstrukcyjnej, Construction Template, klikam OK. I na samym początku przejdziemy sobie do widoku elewacji, na przykład północnej, i stworzymy sobie poziomy dla poszczególnych zon. Ja usunę tutaj poziomy, które nie będą nam potrzebne w żaden sposób, czyli zaznaczam poziom i klikam delete. Pierwszy poziom 00 nazwę zona 1, zone 1. Następny poziom to będzie zona druga, zone 2. I z rysunku, który przed chwilą widzieliśmy, możemy zobaczyć, że ta zona druga będzie na wysokości 37 metrów 95 cm. Czyli 37 metrów 95 cm. Wspomnę tylko, że mój projekt mam wyskalowany w milimetrach, co możemy podglądnąć w zakładce Manage, Project Units. Jak widzimy, length, wysokość będę miał w milimetrach. Możemy sobie to dla ułatwienia zmienić na centymetry. OK. Super, zona nam się zmieniła. Odczytując kolejno wysokości z tego rysunku, będę po kolei tworzył zony na tych rzędnych wysokościowych, czyli 173 metry i tak dalej. Czyli kolejna zona, przechodzimy sobie do Architecture, tworzymy nowy poziom. Ciach. Musimy zmienić tylko jeszcze jego wysokość i wysokość będzie 103 metry 65 cm. Kolejna zona jest na wysokości 173 metrów i 85 cm. Super. Zona piąta. Występuje na wysokości 244 metrów i 5 cm. Zona szósta to wysokość 318 metrów 75 cm. Zona siódma. To wysokość 393 metrów i 40 cm. Zona ósma to wysokość 470 metrów. Zona dziewiąta, wysokość 546 metrów i 60 cm. I na samym końcu stworzymy sobie jeszcze poziom, który będzie nazywał się top. I będzie to nasz szczyt budynku, czyli 632 metry, w które celujemy. Dobra, już teraz, tworząc poziomy, możemy sobie zobaczyć, jaka skala jest tego budynku. Przejdźmy do widoku 3D. No dobrze, na poszczególnych poziomach będziemy teraz chcieli wkleić rzuty. Rzuty stworzymy z PDF-a, które wcześniej wyszukaliśmy. Właściwie to nie z PDF-a, tylko z rysunku w formacie JPG. Dlatego ten rysunek pobiorę sobie na dysk. OK, rysunek pobrałem. Otworzę sobie teraz AutoCAD'a, dzięki któremu naszkicujemy te rysunki w wersji takiej klikalnej. OK, otworzyłem sobie nowy rysunek w AutoCADzie. Jak już wcześniej wspomniałem, korzystam z wersji angielskich programów do modelowania 3D, ale też wszelkich innych, ponieważ to też uczy języka i ułatwia pracę, tak jak wspomniałem, w międzynarodowych korporacjach, na międzynarodowych projektach. No i świetnie, do projektu zaimportujmy sobie nasz rysunek, który posłuży nam jako szkicownik, jako podkład do szkicowania poszczególnych poziomów. Klikam Attach, wybieram rysunek, który wcześniej pobrałem. Na razie nie będę go skalował, zostawię taki współczynnik jaki jest i wkleję go w miejscu 0,0. wpisujemy 0,0 na klawiaturze, współczynnik niech będzie równy 1. No i ok, podkład mamy już zaimportowany. Ale jak widzimy na rysunku, nie mamy żadnych wymiarów. Nie możemy, nie wiemy, jak przeskalować rysunek, aby te wymiary jak najdokładniej odwzorowywały rzeczywisty budynek. Aby to zrobić, przejdziemy sobie jeszcze raz do wyszukiwarki grafik. Wyszukajmy jeszcze raz rysunek Shanghai Tower Floor Plans, który będzie zawierał pomocne do wyskalowania wymiary. Świetnym rysunkiem do tego jest rysunek ze strony Studio Maven, ponieważ możemy tutaj dostrzec, że wymiar trzonu budynku w zonie numer 4 będzie wynosił 9950 plus 9850 plus 9950. Możemy sobie jeszcze na szybko sprawdzić, czy to rzeczywiście jest ta sama zona. Tak jak widzimy po rzucie, rozmieszczeniu ścian, jest to dokładnie ten sam rysunek, z tym, że na tym rysunku nie mamy wymiarów, a na rysunku tym te wymiary już mamy. Świetnie, dodajmy sobie te wymiary i przeskalujmy cały rysunek. 9950 mm plus razy 2 plus 9850 to 29 metrów i 75 centymetrów. Czyli znamy ten oto wymiar. OK. Teraz przejdźmy do AutoCADa. Narysujmy linię. Narysujmy sobie linię, która będzie wynosiła 2975 cm, ponieważ w Revicie również projekt robimy w centymetrach. Aby rysować po linii prostej w AutoCADzie możemy wcisnąć klawisz F8. W tym momencie będziemy rysować po linii prostej i narysujemy linię, która ma 2975 jednostek. OK, teraz musimy cały rysunek przeskalować do tej linii, czyli zaznaczamy rysunek, przechodzimy do Home, klikamy Scale, przechodzimy do punktu startowego, klikamy Reference, ponieważ chcemy skalować rysunek względem pewnej referencji. Klikamy sobie Start naszej linii, klikamy sobie Koniec linii na nieprzeskalowanym rysunku i przeciągamy do końca naszej linii. OK. Linia już nie będzie nam potrzebna. Mamy przeskalowane rysunki. I teraz czeka nas trochę żmudnej pracy, ponieważ musimy z tych rysunków przerysować najbardziej potrzebne, najbardziej interesujące nas elementy. Pozwólcie, że w montażu przyspieszę proces szkicowania obiektu w AutoCADzie. Jest to praca bardzo powtarzalna, zwróćcie tylko uwagę na elementy, które przenoszę do Revita, które szkicuję w AutoCADzie. Teraz przechodzimy do dużo bardziej przyjemnej pracy już ze środowiskiem Revit. Zaimportujemy sobie nasze stworzone szkice na poszczególne poziomy. Tak więc przechodzimy sobie na zona pierwsza, która jest na wysokości 37 metrów. Wchodzimy w Insert, Import CAD. Revit tutaj podpowiada nam co jakiś czas, abyśmy zapisywali swój projekt. Ja na razie nie będę go zapisywał, ale jak najbardziej polecam, aby co jakiś czas zapisywać efekty naszej pracy. Na poziom w Revicie oznaczony zona 1 zaimportujemy rysunek, który nazwany jest level 8. I tutaj ważna sprawa, jednostki, w których będziemy importować rysunek, to oczywiście centymetry, ponieważ w centymetrach rysowaliśmy ten szkic w AutoCADzie, oraz positioning musi być ustawione na auto origin to origin. Dzięki tym ustawieniom nasz rysunek wklei się dokładnie w środku układów współrzędnych, jak za chwilę zobaczymy. Tutaj jeszcze informacja, że rysunek z AutoCADa zawierał podkład, który nie będzie zaimportowany i nie będziemy się tym przejmować, niepotrzebny nam już jest ten podkład w formacie JPG. Jak widzimy, nasz podkład, nasz rzut wkleił się idealnie w środku układów współrzędnych w Revicie. O to nam dokładnie chodziło. Przepraszam, tutaj się wkradł mały błąd, ponieważ ten podkład powinniśmy wgrać nie na zonę pierwszą, ale na zonę drugą, ponieważ od drugiej zony będziemy projektować tą skomplikowaną bryłę. Na zonie 0 zobaczycie, za chwilę zaprojektujemy podstawę tego całego budynku, w którym kryje się potężne centrum handlowe. Ale jego bryła znacząco odbiega od tego, co widzimy powyżej. Ok, zonę pierwszą na razie zamkniemy, przejdziemy sobie do zony trzeciej. Do zony trzeciej ląduje level 22. Do zony czwartej wklejamy rysunek, który był oznaczony jako level 37. Zona piąta i tutaj importujemy rysunek level 52. Zona szósta to level 68. Zona siódma. Tutaj importujemy level 84. Zona ósma. Importujemy level 101. Zona dziewiąta to level 119. A na poziom top importujemy rysunek, który oznaczyliśmy level top. Super, przechodzimy do widoku 3D i już możemy dostrzec z naszych podkładów, naszych rzutów bryłę naszego budynku. Ok, łącznie stworzymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 brył. Moglibyśmy oczywiście zrobić taką całą jedną wydłużoną bryłę, jednakże warto zachować pewien podział. Przystąpmy do stworzenia pierwszej zony. Aby to zrobić, nasze linie, które stworzyliśmy w AutoCADzie, nasz szkic, musimy przekształcić w linie AutoCADowe. Przejdźmy do narzędzia Massing and Site. Wybierzmy narzędzie In Place Mass. Nie ma to teraz znaczenia, jak ta masa bryła będzie się nazywała, dlatego ja pozostawię nazwę Mass 1. Klikam OK. W tym momencie wybieram narzędzie Pick Lines, aby stworzyć linię na podstawie szkiców AutoCADowych. Możemy klikać linię po kolei, aczkolwiek w Revicie jest pewien trik. Możemy najechać na linię, możemy najechać na jedną z linii, przycisnąć Tab i w tym momencie tworzy nam się, podświetla cały łańcuch zamknięty w widni. Wybierzmy jednak jeszcze, żeby linie, które stworzymy, wkleiły się w zonie drugiej. Najeżdżamy na linię, przyciskamy Tab, klikamy lewym przyciskiem myszy, OK. Stwórzmy jeszcze linie, które będą w zonie trzeciej, czyli tej wyższej. To samo, najeżdżam na linię, przyciskam Tab, klikam lewym przyciskiem myszy i stworzyły mi się moje wszystkie linie. I teraz tak, musimy wybrać te linie, które stworzyliśmy, więc przejeżdżamy zaznaczeniem w ten oto sposób i klikamy narzędzie Create Form. I w tym momencie stworzyła nam się już pierwsza zona. Możemy dostrzec, jak wygląda bryła budynku Shanghai Tower. Na początku jeszcze akceptuję stworzoną wcześniej bryłę. Ta bryła już jakby przeszła do głównego modelu z tego modułu tworzenia brył. Jeśli nie widzimy bryły w widoku 3D, warto sprawdzić opcję Visibility Graphics Overrides. Klikamy Edit i należy pamiętać, aby przy obiekcie Mass zaznaczyć tak zwanego tika i kliknąć Apply, aby wszystkie właściwości, wszystkie potrzebne linie takiej bryły były widoczne w widoku 3D. Kolejne bryły stworzę w analogiczny sposób, więc po prostu też na montażu trochę przyspieszę pracę. Świetnie, w tym momencie, jak widzimy, mamy już stworzoną Mamy już stworzony zarys głównej bryły całego budynku. Jak widzimy, jest ona bardzo skomplikowana. Dla przejrzystości możemy sobie w tym momencie przejść jeszcze do widoku, do narzędzia Visibility and Graphics i w zakładce Import Categories wyłączyć wszystkie podkłady DWG. Możemy również w zakładce Annotation Categories odszukać Levels i również je wyłączyć. Dodamy teraz nieco więcej szczegółów. Spróbujemy zamodelować ściany kurtynowe, które będą oparte na stworzonych bryłach. Do tego przejdziemy sobie jeszcze raz do wstążki Massing and Site. Zrobimy to narzędziem Curtain Walls. Zaznaczymy sobie wszystkie interesujące nas powierzchnie na początku dwóch zon. Oczywiście musimy odznaczyć powierzchnię poziomą, gdyż chcemy stworzyć system elewacyjny tylko i wyłącznie na pionowych powierzchniach. Odznaczę również powierzchnię na samym dole i klikam Create System. Ok, jak widzimy, nasza siatka jest bardzo drobna, dlatego była tak długo generowana. Dlatego zmienimy nieco jej wymiary, żeby ułatwić tworzenie tej siatki na kolejnych etapach. Przechodzimy do Edit Type. I założymy, że wysokość naszej siatki nie będzie 3 metry, a będzie to 5 metrów. Z kolei szerokość będzie wynosiła 350 cm. Czyli teraz komputer przeliczy nam naszą ścianę kurtynową, cały system, który stworzyliśmy, na system, który będzie opierał się o siatkę 5 metrów na 3,5 metra. Przyciskamy OK. Teraz tworzymy ścianę kurtynową na kolejnych powierzchniach. OK, mamy już stworzoną elewację zewnętrzną naszego budynku. Możemy przejść do widoku Shaded, aby pokolorować nieco nasz budynek i wyświetlić szkło, z którego składa się elewacja zewnętrzna budynku. Stworzymy teraz elementy poziome naszego budynku, czyli stropy. Jak widzimy w budynku Shanghai Tower tropy tworzone są w ten sposób, że na poziomie głównych zon są zawsze trzy stropy, które są szersze i które opierają się na tej zewnętrznej elewacji. Później kolejno występuje X pięter kołowych, znowu trzy stykające się z zewnętrzną elewacją, potem znowu kołowe i tak do samej góry. Zamodelujemy sobie poziomy dla pozostałych stropów o konturze elewacji zewnętrznej. Przejdźmy sobie do Revita. Możemy to zrobić na elewacji północnej. Aby przyspieszyć tworzenie pięter, wcześniej stworzyłem sobie w Excelu tabelkę, do której link udostępnię w opisie filmu. Jest to bardzo prosta rozpiska wykonana na podstawie wiadomości znalezionych w internecie na temat tego, jakie wysokości pięter są na poszczególnych poziomach. I tak na przykład widzimy, że od zony drugiej, czyli od poziomu 38 około metrów do zony trzeciej, czyli do poziomu 104 metrów, występuje 12 pięter o wysokości kondygnacji 4,5 metra i dwa poziomy o kondygnacji 5,85 metra. Policzyłem sobie tutaj też w kolumnie ich rzędne, dlatego teraz będzie mi znacznie prościej powpisywać te rzędne do Revita i stworzyć kolejne poziomy. Przejdźmy więc zatem z powrotem do Revita. I zaczniemy tworzenie od zony trzeciej. Ok, mamy już wszystkie interesujące nas poziomy. Możemy teraz stworzyć na nich nasze płyty. Aby to uczynić, zaznaczymy sobie cały budynek. Wyfiltrujemy tylko i wyłącznie bryły. I użyjemy narzędzia Mass Floors. Zaznaczymy wszystkie poziomy, na których chcemy stworzyć naszą płytę. I klikamy OK. Super. W tym momencie zostały utworzone powierzchnie bryłowe, to jeszcze nie są stropy. Aby utworzyć rzeczywiste stropy, przechodzimy do Masking Site. Przyciskamy Floor. Wybieramy Select Multiple. I zaznaczamy wszystkie stworzone powierzchnie płytowe. Możemy sobie wybrać typ stropu, który chcemy stworzyć. Załóżmy, że chcemy, żeby to była płyta żelbetowa o wysokości 35 cm. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak smukłe, jak grube są stropy w tym budynku. Zmienimy również nazwę, aby trzymać się rzetelnego podejścia do projektowania. Klikamy OK. I przyciskamy przycisk Create Floor. Ok, płyty zostały stworzone. Możemy sobie teraz zaznaczyć cały budynek. Przejdźmy do filtrowania. Zaznaczmy tylko i wyłącznie obiekty mass floor i możemy je bezpiecznie usunąć, nie będą nam już do niczego potrzebne. Nasze stropy zostały stworzone i co ważne, są one dostosowane do konturu zewnętrznej elewacji budynku Shanghai Tower. Nie musieliśmy z osobna edytować każdego stropu, dostosowywać do jej skomplikowanej geometrii. Revit zrobił to automatycznie za nas. Stwórzmy jeszcze stropy kołowe, które są między tymi głównymi poziomami. Aby to uczynić, potrzebujemy jednak podkłady DWG, które wcześniej ukryliśmy, więc przechodzimy do Visibility and Graphics. Imported Categories, wybieramy wszystkie rzuty, przyciskamy OK. Rzuty mamy z powrotem. Jak wcześniej widzieliśmy na naszych rysunkach poglądowych, stropy między zonami są kołowe, po obwiedni, którą również naszkicowaliśmy w AutoCADzie, więc było to bardzo, bardzo przydatne i pomocne. Przejdziemy sobie teraz do zakładki Structure, do narzędzia Floor, wybieramy nasz strop 350 mm. Nie będziemy już teraz tworzyć dla każdego stropu osobnego poziomu, ponieważ zajęłoby to strasznie dużo czasu. Tak oczywiście należałoby uczynić w rzeczywistym projekcie. My jednak trochę tą drogę skrócimy. Wybierzemy sobie narzędzie Pick Lines, aby wybrać linie, które mają tworzyć obwiednie naszego stropu. Wybieram, przyciskam Finish Edit Mode. OK, należy jeszcze narysować oczywiście linię kierunku zbrojenia. Jak widzimy, teraz strop został stworzony, on nakłada nam się z tym stropem, który został stworzony po obwiedni zewnętrznej elewacji, dlatego zaznaczymy sobie ten strop kołowy, przejdziemy sobie do widoku elewacyjnego i podniesiemy go do góry o 4,5 metra, ponieważ taki jest rozstaw pionowy stropów kołowych, 450 cm. I strop skopiuję jeszcze 11 razy o 450 cm. Super, z głównych elementów konstrukcyjnych brakuje nam tylko jeszcze słupów. I tak wspominałem na samym początku filmu, jeśli chcielibyście, abyśmy zamodelowali w tym budynku takie szczegóły, domodelowali całe szachty, domodelowali kratownice oraz podkonstrukcję pod elewację zewnętrzną i wewnętrzną, dajcie znać w komentarzach, na pewno taki filmik również stworzymy. Przejdźmy więc do na stronę revitcity.com, gdzie możemy znaleźć bogatą bibliotekę elementów revitowych. Przejdźmy do zakładki Downloads. I możemy wyszukać tutaj Tapered Concrete Column. OK. Widzimy, że ten słup w kształcie piramidy może być odpowiedni, dlatego pobierzemy sobie go na dysk. A następnie zaimportujemy sobie go do naszego projektu, przeciągając plik do Revita. Tutaj też posłużymy się pewnym skrótem, zamodelujemy jeden słup od samego dołu do samej góry. Jak wiecie, słupy główne zmieniały się po wysokości, miały inne przekroje. Oczywiście należałoby to zamodelować w ten sposób, że tutaj należałoby zamodelować jeden słup główny, tutaj drugi, tutaj trzeci i tak do samej góry. My zamodelujemy sobie po prostu od samej góry do samego dołu jeden słup, który będzie pochylony i który będzie zmieniał wysokości od tej, która była na samym dole, do tej, która była na samej górze. Nasze słupy główne są już naszkicowane. Oczywiście delikatnie odbiegają od tego, co narysowaliśmy sobie w AutoCADzie. Wynika to po prostu z tego, że nie mamy dostępnej, dokładnej dokumentacji tego budynku. Gdybyśmy robili wszystko na rzutach dokładnych, co do centymetra, na pewno moglibyśmy poprawić ten projekt tak, aby ten budynek był perfekcyjnie wpasowany w rzeczywisty obiekt, który istnieje w Chinach. Ok, słupy główne już mamy, teraz stwórzmy sobie jeszcze słupy w tych narożnikach 45 stopni. Stworzymy te słupy dokładnie tą samą rodziną, którą w tym momencie wykorzystaliśmy. Ostatnia zona to taka ściana wykonana z aluminium i ze szkła, której szczyt zmienia się wraz z wysokością. Jednak z takimi kształtami, z takimi bryłami również w Revicie nie będziemy mieli większych trudności. Przejdźmy sobie do Revita. W międzyczasie może jeszcze dopowiem, że na rzutach, na szkicach wykonanych w AutoCADzie dla zony 9, czyli poziomu 119 oraz topu, skopiowałem jeszcze dla kompletności obrys trzonów oraz nasze wewnętrzne krzyże, osie kątowe. Aby tworzenie tego kształtu było prostsze, wyizolujmy sobie nasze podkłady DWG. Reszta elementów nie będzie nam potrzebna. Zaznaczamy bryłę, klikamy Edit in Place. I teraz spójrzcie, zaznaczając linię, mogę sobie po prostu tą moją bryłę dodatkowo edytować, jej kształt zmieniać. Jest to bardzo wygodne. W ten sposób mogę dostosować bryłę do bardzo, ale to bardzo urozmaiconych kształtów. Ok. Zaczniemy sobie od tej linii, przesuniemy ją w dół. Ok. Ten punkt również musimy, jak widzimy, obniżyć. No i tutaj pozostała już mi taka po prostu żmudna praca nad tym, aby jak najbardziej upodobnić tą naszą bryłę do rzeczywistego wyglądu szczytu wieży Shanghai Tower. Montaż znowu oczywiście przyspieszę. Zobaczcie, jak robię to ja, aczkolwiek nie robię tego na podstawie jakichś bardzo dokładnych wymiarów. Myślę, że każdy może tutaj sobie zaprojektować szczyt według własnych upodobań i dostosować tą bryłę według własnego widzimisię. Ok, wydaje mi się, że ta bryła już wygląda bardzo sensownie i przypomina jak najbardziej szczyt budynku. Wciskamy Finish Mass i bryła jest stworzona. Dopełnia ona bardzo fajnie nasz cały budynek. Możemy sobie oczywiście stworzyć jeszcze nasz system elewacyjny. Przechodzimy do Massing, Curtain System, zaznaczamy wszystkie pionowe powierzchnie tej bryły i klikamy Create System. Stworzymy ten system, który już stworzyliśmy, aby zachować jednolitość na całym budynku. Super. Wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Możemy oddalić, sprawdzić, jak nasz budynek wygląda. Mamy już właściwie wszystkie najważniejsze elementy od poziomu 37 zamodelowane. Rzuty, podkłady w DWG-u już nie będą nam potrzebne, dlatego przejdę sobie do narzędzia Visibility and Graphics. I wyłączę wszystkie podkłady w formacie DWG, ponieważ nie są one mi już do niczego potrzebne. Możemy sobie również wyłączyć wyświetlanie naszych brył stworzonych, ponieważ również nie są one nam już potrzebne. OK. Budynek jest nieco jaśniejszy. Ostatni element, który pozostał do zamodelowania, to podstawa całego budynku. Tak jak wspomniałem, w podstawie budynku znajduje się galeria handlowa. Kształt tej podstawy również jest bardzo ciekawy. Można by stworzyć osobny filmik z modelowania tego typu konstrukcji, ponieważ jest ona również bardzo skomplikowana. Jeśli chcielibyście instruktaż dokładny, jak zamodelować taki budynek stanowiący podstawę obiektu Shanghai Tower, dajcie znać w komentarzach. W tym filmiku poprzestaniemy na zamodelowaniu samej wieży Shanghai Tower. Jak widzicie, była to bardzo fajna przygoda. Wykorzystaliśmy dużo różnych narzędzi do zamodelowania tego budynku. Kształt był bardzo skomplikowany, ale jak widzicie, w Revicie wszystko da się zrobić. Wystarczy trochę pokombinować i pomyśleć, jak stworzyć bryłę, na której nam zależy. Na sam koniec pokażę Wam plik, w którym zamodelowałem bardzo schematycznie podstawę budynku. To jest tylko i wyłącznie moja interpretacja tej podstawy. Oczywiście można by to zrobić dużo bardziej szczegółowo. Ja chciałem tylko i wyłącznie, aby pokazać tę podstawę oraz żeby wymiarowo mniej więcej odzwierciedlała to, co jest w rzeczywistości. Jak widzicie, stworzyłem sobie kolejną bryłę na podstawie rzutu wykonanego w AutoCADzie dla zony drugiej. Pociągnąłem tą bryłę w dół, a następnie wykonałem jeszcze dwie żółte bryły. Te bryły również miały różne podstawy i różne powierzchnie górne, przez to zmieniały swój kształt po długości. Domodelowałem jeszcze ściany dolne. To by było na wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek serii BIM Revit, w którym zamodelowaliśmy sławny na cały świat budynek Shanghai Tower. Jak widzicie, mimo skomplikowanej konstrukcji udało się to w bardzo szybki sposób zrobić i z bardzo dużą, jak na dokumentację, którą dysponowaliśmy, dokładnością. Moją podpowiedzią do modelowania podstawy budynku będzie odszukanie w wyszukiwarce grafiki takiego oto rysunku oraz naszkicowanie na nim odpowiednich brył, tak aby w łatwy sposób można było ten budynek odwzorować w Revicie. Dzięki za uwagę. Jeśli ten filmik Wam się podoba, kliknijcie łapkę w górę, udostępnijcie i co najważniejsze, zasubskrybujcie kanał, ponieważ chcemy tworzyć więcej takich treści. Ten kanał ma służyć temu, aby szerzyć wiedzę budowlaną, konstrukcyjną i architektoniczną. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie na kanale.